Z racji tego, że w poniedziałek zaczynam ferie, nasze zdrowie. Świetna herbata. Witajcie. Witajcie moi drodzy, ja jestem Otix Vlog i witam was bardzo serdecznie po dość długiej przerwie. Po przerwie, która była wywołana przede wszystkim moją chorobą. I cóż, pełen sił, pełen tego, że chce mi się robić to co robię. Zapraszam was na kolejny odcinek Otix Vloga. Ale zarosłem, to chyba pierwsze co mi się nasuwa na myśl, patrząc na to jak wyglądam na pewno tu i na głowie. Boże, jak ja wyglądam. I właśnie, o wyglądzie dzisiaj będzie mowa. A mianowicie o tym, czy bycie pięknym, ładnym, ślicznym, przystojnym, czy coś w tym guście, czy bycie po prostu kimś wyróżniającym się wyglądem charakterystycznym jest czymś, co może ułatwić nam życie, coś, co może ułatwić nam działanie na YouTube i tak dalej. A więc pierwszą rzeczą, którą chciałbym obalić w sumie, to to, że ludzie piękni mają łatwiej. Cóż, to jest i prawda, i nieprawda w sumie, bo ludzie piękni oczywiście, że mają łatwiej ze względu na to, że są bardziej charakterystyczni i ludzie do nich idą sami z siebie, po prostu wzbudza taka osoba zainteresowanie i naprawdę przeglądając kanały na YouTube i patrząc o tym jest przystojny, wejdę, tak jest myślenie większości ludzi, bo to jest osoba charakterystyczna mimo wszystko. Wygląd to jest coś, co na początek nam pozwala prosperować się, działać, po prostu zainteresować odbiorcę, a druga kwestia, która jest niezmiernie ważna w tym wszystkim, to jest właściwie nasza osobowość, która to pozwala takiemu człowiekowi pozostać przy nas. Generalnie chodzi o to, że osoba z dobrą, ciekawą osobowością, dobrą osobowością, nie ma czegoś takiego, nieważne, osoba z ciekawą osobowością, ciekawa postać po prostu, będzie miała taki smaczek, że ludzie jednak przy nim zostaną i ludzie, którzy czują się przy nim dobrze, po prostu będą go oglądać. Dla osoby, która jest ładna, jest taki zawyżony próg tolerancji, w sensie. Czyli, że osoba, która jest ładna, powiedzmy, oczekuje się od niej, że będzie tak samo jakby interesująca. Dlatego ludzie przychodzą do danej osoby, czasami zostawią suba, czasami cokolwiek. No ale jeżeli ta osoba nie jest interesująca, niestety ta osoba, do tej osoby nie zostaną, przy tej osobie nie zostaną ludzie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ludzie ciepło i skłaniam was do przemyśleń i przede wszystkim do tego, abyście wy nie zostawiali pustych subów, bo to nie ma sensu chyba, tak mi się wydaje. Kurde, naprawdę, ludzie zostawiają puste suby i nie wiadomo po co, wow. Cyferka? Poważnie? Dobra, nic. Trzymajcie się ludzie ciepło i skłaniam do przemyśleń odnośnie tego, czy wygląd ułatwia człowiekowi życie. Trzymajcie się ludzie ciepło, siema.